Łącznik świecznikowy jest to łącznik dwuklawiszowy, podwójny, którym możemy osobno sterować dwiema lampami. Używa się go do oświetlenia w każdym domu, ale nie każdy wie, jak on działa. W tym filmie to wyjaśnię. Nazwa świecznikowy pochodzi stąd, że pierwotnie łącznik ten dedykowany był do żyrandoli, w których występowały żarówki w kształcie świeczki. Korzystając z takiego oto łącznika Legrand, model Cariva, zbudujemy prosty układ, w którym pokażę, jak działa łącznik świecznikowy. Szanujący się producent zamieszcza zawsze schemat, sposób przyłączenia i różne inne przydatne informacje. Mamy też ulotkę, w której zawarte są ostrzeżenia dotyczące instalacji. Od strony mechanizmu mamy oznaczone zaciski. Zacisk wejściowy jako L, w innych wyłącznikach może być to strzałka do wyłącznika i zaciski wyjściowe, widzimy strzałki wychodzące na zewnątrz oraz oznaczenie, symbol łącznika świecznikowego. Złącza do przyłączenia przewodów są typu samozaciskowego. Wystarczy obrobić przewód i wetknąć. Wyjęcie polega na naciśnięciu przycisku i przewód wyjmujemy. Ten łącznik posiada osobno ramkę. Możemy dokupić ramki podwójne, potrójne i grupować łączniki i gniazdka. Teraz będziemy po kolei analizować, jak taki łącznik załącza lampę. Mam tu przygotowany układ z wyprowadzeniami. Pamiętamy, że przez łącznik przepuszczamy wyłącznie fazę. Nie wolno przepuszczać przewodu neutralnego. Faza na zacisk wspólny. Tutaj był on oznaczony jako L. Przyłączamy przewód, zasilanie. Po włączeniu napięcia wskaźnikiem sprawdzimy działanie. Na moim kanale znajduje się już kilka, nawet kilkanaście filmów z wykorzystaniem tego łącznika. Linki do tych poradników znajdziecie w opisie pod filmem. Ten film powinien być jako pierwszy, otwierający całą serię poradników o łączniku świecznikowym. Sprawdziliśmy, że faza poprzez łącznik przechodzi na drugą stronę. Teraz wystarczy tylko podłączyć lampy. Faza przechodzi przez łącznik i jako drugi przewód do lampy. Z drugiej strony to samo. Tak powinna wyglądać prawidłowa instalacja w łączniku świecznikowym. Czy to będzie żyrandol, czy pojedyncze kinkiety, lub inne dwa obwody elektryczne, które wykorzystują tę samą fazę. To należy podkreślić.
Tak wygląda prawidłowy montaż łącznika świecznikowego w instalacji elektrycznej. A co się stanie, jeżeli pomylimy przewody? Zobaczmy. Zasilanie zamiast do zacisku oznaczonego jako L, czyli zacisku wspólnego, przyłączymy do zacisku wyjściowego. A odpływ do lampy do zacisku wspólnego. Wtedy obwód będzie się zamykał do jednej lampy prawidłowo, ale aby zaświecić drugą lampę, faza musi przejść przez dwa styki łącznika. Teraz praktycznie zbudujemy taki układ. Faza do zacisku wyjściowego. A z łącznika z zacisku wspólnego do lampy. I teraz po włączeniu napięcia, tak jak pokazywałem na schemacie, aby włączyć pierwszą lampę, muszą być włączone obydwa przyciski. Pierwsza lampa normalnie, ale druga już nie. Przy montażu wszelkich łączników musimy najpierw zapoznać się z oznaczeniami na tym łączniku i wtedy na pewno nie pomylimy się. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji, do pozostawienia łapki. Cześć!